S kým jesteś v pokoju? S Vidajem, jasný. Co tam robíte večerami? Večerami nešpíme, no co môžeme robiť večerami? Forbet. Legálne zaklady bukmacherské. Przyjechaliśmy do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie piłkarze UKS-u przygotowują się do pierwszego meczu z Chrobrym Głogów. Zobaczymy trening, obiad, stadion Grodziska Wielkopolskiego i czas wolny piłkarzy. Piłkarze UKS-u w strugach deszczu trenują przed zbliżającym się meczem z Chrobrym Głogów. Trener Moskal właśnie zarządził ćwiczenie taktyczne, którego wam nie możemy pokazać, ale za to zaraz wam pokażemy stadion dyskoboli, a następnie podejrzymy piłkarzy, co jedzą na obiad. Kiedyś tu przyjeżdżał Manchester City rozgrywać swoje mecze w Lidze Europy, teraz UKS przyjeżdża na obóz. Piłkarze zaraz zaczynają obiad, więc śpieszymy się i idziemy dalej. Jak się trenuje w Grodzisku? Bardzo dobrze. Jak obiady? Jak tutaj wszystko, cały klimat? Wszystko w porządku, to wszystko przystosowane do dobrych treningów i dobrego przygotowania. No i co? No i fajnie. Jakie efekty? Bardzo dobre. Zobaczymy w piątek. Będziemy Cię widzieć na boisku? Nie wiem, zobaczymy. Trzeba trenera zapytać. Jakie plany na wieczór jeszcze dzisiaj? Na razie planów nie mamy, o 16 mamy odprawę, a potem zobaczymy. Zobaczymy, co się... Jakaś integracja wspólna, drużynowa? Możliwe, że coś będzie. Na razie po prostu czekamy, aż poznamy dalszy plan, czym będziemy mieli wieczór wolny, czy po prostu będzie jakieś spotkanie organizacyjne, czy coś w tym stylu. No właśnie tak wygląda życie na obozie Łódzkiego Klubu Sportowego. Zostały nam 3 dni do meczu. Widzimy się wszyscy w Głogowie.